Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Trybuna prasowa. Dzień dobry Państwu, godzina 10:01, a więc znów się nie udało, no ale rozgadał się Nibarski, dawno go nie było, więc ten głód wybaczamy w programie Dzień dobry Widzewie, a tymczasem zaczynamy, już schodzimy trochę bardziej na poważne tony, pośmialiśmy się, wprowadziliśmy, mam nadzieję Was w taki dobry humor, natomiast teraz już na poważnie, trybuna prasowa, więc przegląd mediów wszelakich, które piszą o Widzewie. Dzisiejszy program zdominowany oczywiście przez to, że dziś Widzew wraca do treningów, rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu z nowym trenerem, być może z nowymi twarzami. Już wiemy, gruchnęła wiadomość przed kilkunastoma minutami, że będzie nowy człowiek na treningu. Spokojnie, to tylko testy. Pewnie już tam się rozgrzało forum. Jaki kiełbasa, przecież ten dzieciak nic nie potrafi. Znowu od Webera. Spokojnie, to są tylko testy mające na celu sprawdzenie, czy ten zawodnik może Widzewowi cokolwiek dać, czy też nie. Jak się okaże, że nie, no to tak jak szybko jak przyjechał, tak szybko wyjedzie. Tutaj nie jest powiedziane, że jest podpisywany jakiś kontrakt. Spokojnie z tym, bo zawsze to trzeba jakoś ludziom tłumaczyć. Nie rozumiem w ogóle, dlaczego sami nie potrafią tego zrozumieć, że to są tylko testy. Także no, naprawdę spokojnie z tymi testami. Ale oprócz tego, kogo nie będzie, kto będzie, jakie plany inne transferowe mają Widzewie. Takie można tutaj wyczytać artykuły. Widzew ma grać jak Chorwaci. Uwaga, mama trenera większym kibicem niż tata. No to jest po prostu wiadomość, na którą czekałem. Oczywiście nie muszę chyba mówić, kto jest autorem tego artykułu, bo każdy się doskonale tego domyśla. Będzie dwugłos trenerski, ale będzie mówił pierwszy trener NKL Doby i jego asystent Marcin Broniszewski, a także tutaj widzę, mamy artykuł o tym, jak stranieri, czyli piłkarze zagraniczni, którzy kiedyś w Widzewie pracowali, grali w piłkę, pogratulowali Widzewowi awansu do pierwszej ligi, więc widać, że niektórzy potrafią, ci z Polski jakoś nie gratulowali, okej, nie każdy musi. Nie jest napisane, że jak podpisujesz kontrakt z Widzewem, to musisz przez całe życie gratulować klubowi. Także tak nam się ten program klei, może coś się znowu wydarzy w trakcie. Szkoda, że o 11 dzisiaj zajęcia startują, bo moglibyśmy dzięki temu połączyć się być może z Łodzianką, pogadać, co tam słychać. Natomiast jak będziemy kończyć trybunę prasową, to trening dopiero będzie się powoli zaczynał, więc tym razem nam się to mija z celem, może inną razą. Także no cóż, pozostaje zaprosić na dzisiejszą trybunę prasową. Startujemy z tematem. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Zaczynamy od artykułu, tak sobie wybrałem, który według mnie będzie taki najbardziej wprowadzający w temat, czyli artykuł z portalu Widzew to my, pod tytułem Widzewiacy rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu. I tutaj mamy całą kadrę podaną, mamy wyszczególnione informacje, jak to będzie wyglądało. Za chwilę o tym powiem, tylko pozwolicie, może poinformuję naszych słuchaczy i użytkowników Twittera, Facebooka. I sobie taką informację puścimy i za moment do Was wracam. Musimy o tym poinformować, bo nie każdy może pamiętać. Będą też transfery, wypowiedzi trenerów, bo to zgodnie z prawdą, i wesołe wieści od Darka Kuczmery. Tak, to sobie możemy spuentować. I zaprosić Was na naszą trybunę prasową. Nawet otworzyłem już linię telefoniczną i mamy telefon, no widzicie, jak to się pięknie składa, to ja odbiorę telefon w takim razie. Halo, dzień dobry, Radio Widzew, trybuna prasowa, z kim mam przyjemność? Halo, halo. Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Słyszy mnie Pan dobrze? Tak, znakomicie. Jestem Widzewiakiem z Warszawy, jestem akurat z kolegą Jarkiem z Łodzi, też Widzewiakiem. Jarkiem B, czy Jarkiem, nie tym Jarkiem? Jarkiem, po prostu Jarkiem. Niech będzie dobrze, Jarek. Dobrze. Łodzi, dobrze. Też mój kolega Widzewiak. Na początku chcieliśmy Was pozdrowić, tak? Z gorącej naprawdę wyspy Rodos. O. I chciałbym powiedzieć, żeby nie brać się nie bał, ja też jestem warszawiakiem, więc spokojnie mu pomogę w Warszawie. Niech da telefon, razem będziemy chodzić po Warszawie, wszelku Widzewa, nic się nam nie będzie działo. Nibar, jeśli słuchasz, to już jesteś, już załatwiłem Ci ochronę. No i super. Więc niech się nie ten, Ursus to nie Warszawa, ma rację.
Nie będę mówił już z jakiej dzielnicy, bo on wie i tego się trzymajmy. Cieszę się, że jesteśmy w pierwszej lidze. Naprawdę, cieszę się z tego. Nie wiem, czy z tego się bardziej cieszę, czy z pierwszej ligi, czy z tego, że Legia nie ma Pucharu Polski. Ale cieszę się, że z naszej pierwszej ligi. Martwię się tylko jedną sytuacją, że czystki niestety w tym Widzewie były takie kosmetyczne. W tym zarządzie. Bardziej rewolucji oczekiwałeś, tak? Jakieś? No tak, no bo nie oszukujmy się. No. Rozumiem. Trener, okej, okay, zawsze. Słabo drużyna przygotowana, okej. Okay. No ale sam tylko Rafał, myślę, że to za mało. Jeżeli naprawdę nie siądziemy do tego, nie pomyślimy nad tym, jak to dalej ma prosperować ten zarząd, jak ma wyglądać właśnie system szukania zawodników, bo myślę, że tych zawodników potrzebujemy. Trochę młodych zawodników również, którzy się ograją w tej pierwszej lidze, bo przecież nie mówimy, że teraz awansujemy. To taki widzę chciałbym widzieć, tak? No wiesz co, ja powiem ci, że były plany, żeby tę rewolucję jednak wprowadzić, żeby i pani prezes się dostało za ten sezon, ale no nie ma kasiory na to, żeby wypłacić odprawę Sowitom, więc chyba dlatego pani prezes została, ale rzeczywiście nie będzie Rafała Pawlaka, będą inne osoby miały odpowiadać za transfery, no i rzeczywiście jest taki plan, który ma zakładać właśnie, że ta kadra będzie jednak trochę budowana teraz inaczej. Sprowadziliśmy Robaka, Możdżenia, ja ich zawsze tę dwójkę wymieniam i tam pozostałych. Postawiliśmy wszystko na jedną kartę, awansowaliśmy do tej pierwszej ligi, a teraz mamy czas na spokojną budowę i sprowadzanie młodych graczy, takich właśnie, którzy chcą iść w górę z Widzewem, którzy mogą już coś temu Widzewowi dać, nie trzeba ich uczyć od podstaw, ale wciąż można ich rozwijać. No tak ma być, ale jak będzie, wiesz, zobaczymy, bo to są tylko słowa, to są tylko jakieś tam... Skupię sobie, prowadzę tę działalność w Warszawie, tak? Jeżeli na przykład mam menadżera, który, nie wiem, czy handlowca, który pracuje u mnie i muszę mu zapłacić 3 miesiące odprawę, to zastanawiam się, czym, co jest mniejsze zło. Czy zapłaci mu tą odprawę i niech on odejdzie z mojej firmy i za kogoś zatrudnię, czy po prostu nie płacę mu i to jajko gniję. Zgoda. Obym się myli. Zgoda, tylko wiesz, tylko tę odprawę musisz wypłacić już natychmiast, sporą za może nawet nie za 3 miesiące, myślę, że trochę więcej. Ta odprawa jest spisana, więc może lepiej chwilę poczekać, pozbierać pieniądze na tą odprawę, jak już ta kasa będzie, to wtedy tej odprawy dokonać i jak powiedziałeś, to zgniłe jajko, ale to oczywiście ja nie chcę tego mówić tu w kontekście pani prezes, nie wypada mi tego powiedzieć, tak się tylko dostosowuję do tej twojej analogii wtedy, no bo jeżeli miałbyś, to jest taki kredyt, no nie mam w tej chwili, żeby ci zapłacić, to poczekam chwilę, aż uskładam i wtedy będę miał tę kasę, ale to jest tak, jak mówisz, może starać się subwencję tą tarczę taką, wiesz. I z tej tarczy byśmy to zapłacili. Bo tam są pewnie jakieś etaty, pewnie dochody spadły, może o 25%. Byśmy może z tego spłacili ją. No tak, ale musimy jeszcze pamiętać, że musimy płacić piłkarzom, musimy płacić trenerowi jednemu i teraz już drugiemu, bo mamy teraz dwóch trenerów na garnuszku. Trener Kaczmarek został odsunięty, musimy zapłacić innemu trenerowi nowemu, trenerowi Dobiemu, musimy płacić zawodnikom, musimy wypłacić premię za awans, nie te uchwalone przez zarząd, tylko te zapisane w kontraktach. Musimy organizować mecze, no a ciągle czekamy na sprzedaż karnetów, na transze od Murapolu, od LVB-tu, od Termotonu, więc mówię ci, gdyby to było takie proste, tak słyszę, żeby to było takie proste, to pewnie zostałoby zrobione, że tutaj bardziej ocena finansowa była taka, a nie inna, dlatego trzeba było się z tą zmianą wstrzymać. Ale może się okaże, że pani prezes wyciągnie wnioski. Ten drugi rok będzie dużo bardziej udany. Temat się gdzieś oddali. Zobaczymy. No na pewno ja też się cieszę, że jesteśmy w pierwszej lidze. Podzielam twój optymizm z tym związany, bo już przeszedł mi trochę kac po tych wydarzeniach z drugiej ligi. Nadal nie twierdzę, że zapomniałem o tym, co się wydarzyło. My przyjechaliśmy na Rodos właśnie i ten kac się nam uda chyba po wczorajszym wieczorze. Mamy jeszcze większy, ale masz rację, kac po tym, co się wydarzyło, nam przeszedł na pewno. Tak. No cieszę się. Pozdrawiam was, tak? No jasne, my również cały Rodos i Warszawę pozdrawiamy. Dziękuję ci serdecznie za telefon, prośba, aby były częstsze, a ja wracam do programu, będę omawiał to, co w mediach, nastawcie odbiorniki i słuchajcie, co tam ciekawego się widzę wiedziało, co tam wszystkiego opisywali, dobrego. O co tam opisywali dziennikarze. Dziękuję ci serdecznie, pozdrawiam i udanego wypoczynku. Tyle nasz słuchacz z Rodos, uwaga, z Rodos, ale na urlopie, na wywczasach, a więc byczy się leczy kaca, pewnie taki, wiecie, jak mówi przysłowie, dobrze leczony kac potrafi trwać nawet 2 tygodnie, więc nie wiem, czy tam all inclusive 14-dniowy, czy nie, ale pozdrawiamy naszych słuchaczy. Ja lecę dalej z programem, bo czas nas gonia, więc jak pisze portal Widzew
Widzę w tym. O, właśnie na Widzę to my nawet wjechała tabela. Tylko z jakimś błędem delikatnym. A nie, przepraszam, no nie błąd, to nie błąd. Zapomniałem przecież, że GKS Bełchatów został ukarany karnymi punktami. Minus 2 punkty, a więc GKS Bełchatów zaczyna z ostatniego miejsca w tabeli. A więc nie jesteśmy ostatni, ani nawet przedostatni, bo jeśli by tę tabelę ułożyć alfabetycznie, to bylibyśmy na miejscu spadkowym, a razem z nami Zagłębie Sosnowiec, bo na Z. A tak jesteśmy na trzecim od końca. Chociaż, kurczę, trzecie też spada chyba, nie? Trzecie chyba też spada. Trzeba te kolory, tu widzę, jeszcze poprzestawiać, ale to zajmiemy się tym później. Natomiast zaczynamy przygotowania dokładnie za 3 godziny, chociaż to artykuł pisany o godzinie 8.00. Punktualnie o 11.00 w ośrodku treningowym na Łodziance piłkarzy Widzewo Łódź rozpoczną przygotowania do nowego sezonu pierwszej ligi. Dzisiejsze zajęcia po raz pierwszy poprowadzi świeżo upieczony szkoleniowiec czerwono-biało-czerwonych Enklejt Dobi. No i jest przypomnienie, kogo zastąpił i w jakich okolicznościach. O tym, że nie będzie z nami już Kornela Kordasa, Christophera Mandiangu, Łukasza Turzynieckiego, Patryka Wolańskiego i Huberta Wołękiewicza. Jedynie ostał się z tych, którym kontrakty się skończyły z dniem 31 lipca. Ostał się jedynie Daniel Mąka, ale jak czytam, jemu postanowiono dać szansę zaprezentowania swoich umiejętności przed nowym trenerem. Były kapitan zespołu stawi się no więc na dzisiejszym treningu. Gdzieś mi się obiło uszy, że, ale to nie jest jakaś 100% informacja, że do końca tygodnia i do sparingu z KKS-em Kalisz Mąka ma być z Widzewem i później ma zapaść decyzja, czy jest sens dalej go tutaj trzymać, no bo też pomyślmy sobie, że no odpalenie Daniela jednak na tuż przed ligą spowodowałoby, że on tam już by nic nie znalazł, a tak jeżeli rzeczywiście trenerzy stwierdzą, że no ten Daniel jednak nam nie pomoże, no z wielkim bólem serca, bo to piłkarz w pewnym sensie no bardzo, bardzo zasłużony, jeśli chodzi o te ostatnie lata, te czasy po reaktywacji, o to mi chodzi, dla Widzewa, związany z klubem, to nie jest tak łatwo się rozstać i myślę, że te sentymenty zadecydowały. Gdyby to był nie był Daniel Mąka, tylko jakikolwiek inny piłkarz, to myślę, że już by go nie było. Ale właśnie ze względu na te sentymenty, na to ile dał, zaliczył z drużyną 2 awanse, te ostatnie półrocze miał ciężkie, bo złamał nogę i nie odbudował formy. Myślę, że właśnie ze względu na to dostał tę szansę i ona ma potrwać tydzień to sprawdzenie i wtedy będzie decyzja, bo tak, żeby Daniel ewentualnie mógł znaleźć jeszcze jakiś inny klub, jeśli coś się tutaj wykrzaczy. Pewnie Polonia Warszawa, taka przystań dla Daniela się jawi, bo jest też związany od małego z tym klubem i tam na pewno by go przyjęli z otwartymi ramionami. Ale życzę mu oczywiście, żeby przekonał tenera, żeby został Widzewie, bo bardzo go lubię, szanuję i trzymam kciuki. Jeszcze na treningu ma się pojawić Michael Amejo i Przemysław Banaszak. To taka rata do naszej audycji czwartkowej, gdzie w czwartek jeszcze Michael Amejo nie wiedział, czy będzie na treningu, bo nikt do niego od pół roku nie dzwonił. No chyba zadzwonił jednak i Michael na treningu będzie, podobnie jak Przemysław Banaszak, który chciałby do Łęcznej pójść na stałe, ale na razie powiedzieli mu hola hola Bartek, hola hola Przemek. My tutaj przestawiamy się teraz na granie 4-4-2 w Widzewie, będziemy potrzebowali napastników. Przemek Kita ciągle kontuzjowany i jeszcze nie wraca. Rafał Olsztyński chyba na wylocie, więc kto wie, może będziesz nam bardzo potrzebny, może nawet wyjdziesz w podstawowym składzie w pierwszym meczu, wciąż nie wiemy z kim. Czekamy na terminarz, więc na razie Przemek się z tym transferem musiał wstrzymać. No i ciekawe, co się w jego głowie teraz roi. Czy złość na to, że już był myślami w Łęcznej blisko domu, bo przecież pochodzi z Lubelszczyzny i już gdzieś tam był. No przecież pamiętamy te obrazki, gdzie ostatni mecz sezonu, a Przemek świętuje awans w Legionowie w koszulce Górnika Łęczna, a zamiast być w Łodzi i świętować awans z Widzewem. No ale może dobrze się stało, bo tutaj w Łodzi świętować nie było czego. A jednak mówiłem o tym, Przemek w tym Górniku był przez pół roku. Ten awans wywalczony przez Górnik z pierwszego miejsca, nie dlatego, że rywale byli słabsi, został uczczony w sposób normalny, tak? A tutaj widzę, nie było czego czcić. Co będzie dalej z Przemkiem, zobaczymy. Może się okazać, że Przemek powie, nie, ale ja tutaj nie chcę zostać. Nawet jakbym miał grać u boku robaka cały sezon w pierwszej lidze, to ja wolę iść do Łęcznej. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Przypomnijmy tylko, że Przemek ma jeszcze ważny kontrakt z Widzewem, a więc... No to też będzie determinowało dalsze czynności. Któż jeszcze się dzisiaj pojawi na treningu? No o tym WTM nie informował, bo ta informacja pojawiła się później. W tej kadrze takiej przewidywanej na pierwszym treningu, którą widzieliśmy, wśród bramkarzy mamy Wojciecha Pawłowskiego tylko, bo młodzi na kwarantannie, był koronawirus w akademii, więc ani Daniel, ani Konrad Reczka, ani Aleksander Wojda raczej się na tym treningu nie pojawią, więc prawdopodobnie Mariusz Jabłoński będzie pracował tylko z Wojciechem Pawłowskim. Obrońcy to Filip Becht, Łukasz Kosakiewicz, Krystian Nowak,
prawdopodobnie z drużyną, zobaczymy. Jeśli tak, no to są wielkie szanse, że Krystian będzie gotowy na pierwszy mecz ligowy, być może do gry. To byłaby fajna sprawa, natomiast jeśli będzie uczestniczył tylko częściowo w zajęciach, a później jakieś rozbiegania, jakieś masaże i tak dalej, no to będzie to świadczyło, że jeszcze nie wiadomo. Marcel Pięczek, oprócz tego Sebastian Rudol i Daniel Tanżyna, więc liczę 6 obrońców nam zostało, 2 za mało. Myślę, że 2 za mało, jeżeli chodzi o prawą obronę mamy tylko Kosakiewicza, lewą mamy Bechta i Pięczka. Myślę, że tutaj trzeba jeszcze wzmocnić prawą obronę na pewno i być może lewą i pewnie przyjdzie jeszcze jakiś stoper, bo mamy w tej chwili ich tylko 3. Jeśli chodzi o pomocników, Michael Amejo, Marcel Gąsior, Konrad Gutowski, Daniel Mąka, Mateusz Możdżeń, Henryk Ojama, Bartłomiej Poczobut, Robert Prochownik i Adam Radwański, więc tutaj przydałby się nam jakiś skrzydłowy albo nawet 2, to na pewno i myślę, że to tyle chyba, jeśli nie odejdzie ani Gutek, ani nie odejdzie nigdy środkowych pomocników typu Poczobut, Ojama, Gąsior, Radwański, mamy 4, no to też wystarczy, przypomnę, grając 4-4-2 potrzebujemy 4 środkowych obrońców, przepraszam, pomocników, najlepiej, tak? Czyli 2 do gry, 2 na ławkę, ewentualnie kogoś tam z młodej drużyny drugiej można dokooptować, gdyby się zdarzyła jakaś lawina kontuzji wśród środkowych pomocników czy kartek. Mając Poczobuta, Radwańskiego, Możdżenia i Gąsiora, jesteśmy spokojni. Jeśli któryś z tej czwórki odejdzie, no to też trzeba będzie jednego dokooptować, ale pamiętajmy, że myślę, że i w środku pola może zagrać Michael Amejo, chociaż on to bardziej 10, tutaj pozycja numer 8 to dla niego trochę nie za bardzo. No jeżeli chodzi o napastników, w tej chwili Przemysław Banaszak, Przemysław Kita, Marcin Robak oraz Rafał Wolsztyński. No wiemy, Kita jeszcze nie, Wolsztyński jeszcze tak, ale raczej tutaj w przyszłości, no owszem, no, może się zdarzyć, że nie znajdzie klubu żadnego Rafał i zostanie siłą rzeczy w tym Widzewie i jakoś mu kibice zapomną te grzeszki, albo dadzą jeszcze jedną szansę i zostanie w drużynie, natomiast słyszy się, że raczej ciężko będzie, aby Rafał Wolsztyński znalazł sobie miejsce w kadrze, że nie będzie zbytnio chciany, no zobaczymy, czy tak będzie. Na razie tych napastników jest 4 i to też jest liczba, myślę, wystarczająca na ten moment. No ale jeśli stwierdzą trenerzy, że Rafał Wolsztyński out, no to jednego napastnika trzeba będzie pozyskać. I ja tu powiem, życzymy sobie młodzieżowca, jeden jest tylko potrzebny, więc jakby tak sprowadzić jeszcze jakiegoś ogranego, fajnego, chociaż nie jakąś zdartą płytę, lewego obrońcę, to można by zagrać jednym młodzieżowcem w ataku obok Robaka. Bardzo bym sobie tego życzył, to fajna koncepcja. Robak, taka mała ikona klubu, 37-letni zawodnik z wielkim doświadczeniem, od którego można czytać jak z otwartej księgi, uczyć się, taki profesor, i dać mu jakiegoś młodzieżowca, żeby terminował przy Robaku utalent, takiego Karola Czubaka na przykład, chociaż słyszałem, że Czubak do Wrocławia, do Śląska być może trafi. Ktoś taki właśnie utalentowany, typu Robaka, w ataku grający razem z nim, który mógłby się od Marcina uczyć, zdobywać doświadczenie, podnosić swoje umiejętności, a już teraz móc coś Widzewowi też dać od siebie, a dodatkowo jeszcze być młodzieżowcem i nam dodać dodatkowy wariant tutaj ustawiania 11. Ten Czubak mi chodziłby po głowie, taki idealny kandydat, bo i młodzieżowiec, i warunki podobne. I jeszcze takie nazwisko mi chodzi po głowie, zapomniałem teraz, jak się nazywa ten piłkarz. On błysnął w Stali Stalowa Wola wiosną, strzelił kilka bramek i też zwróciły na niego uwagę mocniejsze kluby. Zaczynał jako obrońca chyba, a został szybko przekwalifikowany na napastnika i sporo bramek tam z Fidziukiewiczem w ataku wgrywał. W Łodzi nawet też nie zaprezentował się nieźle, ale nic nie ukuł. Ale to cała drużyna grała słabo, porażka 0-3. Ja pamiętacie tego młodego napastnika ze Stalowej Woli, to proszę napiszcie najlepiej na Twitterze, bo zapomnę. A tu mnie też poprawiałem, że przecież jedna drużyna spada. Zapomniałem, że spada jedna drużyna z pierwszej ligi, reorganizacja rozgrywek, dlatego się pospieszyłem z tą trójką, więc tak, na razie spada GKS Bełchatów, bo ma minus 2 punkty za jakieś przewinienia licencyjne. Czytam komentarze właśnie na Twitterze, coś tutaj się nam ciekawego pojawiło. Pisze ktoś pod frazą widzę, bo pod to Martyna teraz, dziękuję Ci Martyno, podpowiada, że nie ma błędu w tabeli na WTM, z pierwszej ligi spada tylko jeden zespół, tak faktycznie, zapomniałem. Nibar się jeszcze tutaj uaktywnił, dziękując Marcinowi. Dzięki, skoro cieszę się z mojego powrotu, nie możesz być normalny. Taki żart. Natomiast pod frazą widzę, wczytam, że pyta jakiś użytkownik NN1910, a jak temat przyjścia Marcela Żurka? Pyta
oficjalny profil Widzewa użytkownik, więc nie sądzę, żeby oficjalny profil Widzewa odpowiedział coś w temacie Marcela Żurka. Przyznam się szczerze, pierwsze słyszę o temacie Marcela Żurka w Widzewie, więc nie wiem, ja nie będę odpowiadał, bo nie ja jestem pytany. To jest fraza Widzew, więc to się wszystkie te wyświetlają te wpisy. Jak z tym Rogalskim, pyta Seweryn Owczarek, więc nie wiem, czy słuchasz radia, Sewerynie, ale ja ci odpowiadam, na razie nijak. Rogalski do Widzewa by chciał, natomiast z tego, co słyszałem, nie jest numerem jeden na swojej pozycji, więc nie będzie tutaj pośpiechu z Rogalskim. Tak to wygląda. Aha, że ma ofertę z Niecieczy, odpowiedział jeszcze Gordon Gekko. A może ma, tego nie wiem, natomiast, ale wiem, że Widzew tak jako się nie pali specjalnie do tego transferu w tej chwili. O, Bartek teraz napisał, chyba chodzi o Kacpra Śpiewaka. Tak, dokładnie o to nazwisko mi chodzi, Bartku. On albo Czubak, to według mnie to są tacy dwaj piłkarze, którzy spełniają te kryteria. To znaczy młody chłopak z potencjałem, dobra dziewiątka, młodzieżowiec, pewnie do wyciągnięcia nie jakoś, Śpiewak myślę dużo taniej niż Czubak, bo na Czubaka już tam ekstraklasa zerka, ale podobna charakterystyka i takiego młodzieżowca przy Robaku bym chciał tego typu. No a jak będzie Banaszak, no, czasem i tak będzie Kita, więc i tak będziemy młodzieżowca innego musieli szukać, ale ja bym właśnie szedł w kierunku Śpiewaka, w kierunku Czubaka, w kierunku no nie wiem, co tam jeszcze z takich młodzieżowców postrzelał, w tym Bednarski, ale to chyba już nie młodzieżowiec, więc tutaj nam to zmniejsza pole manewru. Dobra, to lecimy dalej. Śpiewak, rzeczywiście zapomniałem tego nazwiska, teraz mi przypomniałeś. Dobrze, więc to jest informacja zapowiadająca dzisiejsze zajęcia z godziny 8, natomiast z godziny 9.41 taki dodatkowy newsik. Nowy zawodnik na pierwszym treningu, podaje strona oficjalna. Na poniedziałkowych zajęciach pojawi się Bartłomiej Kiełbasa. Mówiliśmy o tym już z Michałem Niebarskim w programie Dzień Dobry Widzewie. 18-letni pomocnik. W minionym sezonie był zawodnikiem Stali Mielec. On zagrał jeden mecz tylko na lewej pomocy. Od początku cały mecz, całe zawody w barwach Stali Mielec, bo sprawdziłem. I jeszcze w jednym spotkaniu na 3 minuty wszedł na prawą obronę, więc taka zmiana asekuracyjna, awaryjna, mam wrażenie, tak to wygląda. No bo jeśli lewy pomocnik wchodzi na prawą obronę, to pewnie z musu. Ale młody chłopak, 18 lat, młodzieżowiec jeszcze przez 2 sezony, obunożny. To są testy. Czemu nie warto mu się przyjrzeć, jak pisze strona oficjalna? Młody skrzydłowy z mieleckim klubem związany był od 2017 roku, a w czerwcu 2020 zadebiutował w jego barwach w pierwszej lidze. Teraz występujący z powodzeniem na obu stronach pomocy Bartłomiej Kiełbasa. No tak, tak można zakładać. Skoro jest obunożny, to może występować i na lewej, i na prawej stronie. Będzie miał okazję zaprezentować się sztabowi szkoleniowemu Widzewa, więc to pokazuje jasno, są to testy. Może zostanie do soboty, a może go odpali trener od razu, bo stwierdzi, że z tej mąki chleba nie będzie. Pozdrawiamy Daniela. Coś tu jeszcze czytamy. Oprócz niego na pierwszym przed nowym sezonem treningu pojawić mają się niemal wszyscy posiadający ważne kontrakty z klubem zawodnicy. Dlaczego niemal? Wśród nich wypożyczenie ostatnio do innych zespołów Michael Amajo, im przemysłowa Banaszak. Z powodów osobistych dzień później wróci jedynie Marcel Gąsier. Aha, dlaczego? Dlatego niemal wszyscy. Z powodów osobistych. Ja słyszałem, że tam dostał zgodę na przedłużenie urlopu któryś z Widzewiaków, więc może chodzi o Marcela. Nieważne. Jeden dzień, tam żadna tragedia, jeśli trener się zgodził, wszystko według mnie ok. W zajęciach weźmie udział również Daniel Mąka. O jego przydatności do drużyny w nowym sezonie osobiście zadecyduje trener Enkelej Dobi, dla którego poniedziałkowe zajęcia będą debiutem w nowej roli. Jego zespół w najbliższych dniach nie będzie uzupełniany o zawodników z Akademii Widzewa objętych samoizolacją. Nie wiem w takim razie co z Bechtem, bo słyszałem, że Becht ma być na treningu, no on cały czas był z pierwszą drużyną, raczej z tą drugą nie grał, więc tutaj raczej przeciwwskazań nie powinno być, no ale zobaczymy jak to się rozwiąże, ale na logikę wydaje mi się, że Becht powinien na treningu być. A więc nie Gąsior, a Kiełbasa, a ta kadra pozostała to raczej taka, którą podawał WTM. Ja też ją wczoraj w artykule umieściłem na stronie Widzew24, pisząc o tym, że właśnie tak ma ta kadra wyglądać i że ma być ktoś na testy. No i był rzeczywiście, więc mogę sobie przypiąć order, wypiąć klatę, tak, miałem rację. No ale to oczywiście żarty. Tymczasem gruchnęła nam kolejny news związany z transferami, a więc coś, co tygryski w okresie transferowym lubią najbardziej. Pisze Jarosław Bidzik, jednak nie Bartek Drdzikowski. Widzę w przebudowie. Kto jest na nowej liście życzeń? Otóż Jarosław Bidzik kiedyś opublikował pewną pierwszą listę życzeń, ona prawdopodobnie poszła do kosza. Teraz podał nową. O tym, że Mąka dostał szansę, to wiemy.
Pisze Jarosław Bińczyk, że niewykluczone, że jeszcze ktoś odejdzie, ponieważ kontrakt chciałby rozwiązać Adam Radwański, a jeden czy dwóch graczy mogą dostać ofertę wcześniejszego rozstania. No ja myślę, że w tej dwójce na pewno jest Wolsztyński. I kto jeszcze może dostać ofertę wcześniejszego rozstania z tej drużyny? Jeśli miałbym strzelać, bo nie wiem, to powiedziałbym, jeżeli miałoby to być dwóch, no to na pewno Wolsztyński numer jeden, a kto tym drugim? No, zastanawiałbym się między Gąsiorem a Gutowskim. Myślę, że ktoś z tej dwójki miałby taką ofertę otrzymać, bo kto inny? Raczej nie. Chyba, że Henryk Oyama jeszcze. Chyba, że jeszcze Henryk Oyama. No tak, zapomniałem o Henryku, który też kompletnie zawiódł i może raczej Wolsztyński Oyama na przykład taka dwójka. No myślę, że Wolsztyński na pewno, a ten to drugie miejsce, o którym pisze Jarosław Bińczyk, no to ktoś jest trio Oyama, Gąsior, Gutowski, tak myślę. I tu chyba jednak Oyamie dałoby największe szanse, także nie zdziwię się, jeśli Oyama i Wolsztyński odejdą. Po kontuzji do normalnych zajęć wraca Krystian Nowak, to się okaże, ale jeżeli tak, to dobrze. Za kilkanaście dni dołączy do niego Przemysław Kita. No wcale nie jest to pewne, tutaj panie Jarku, już pan wprowadził w błąd czytelników, bo rozmawiałem z Przemkiem przed weekendem i powiedział, że dopiero badania będzie miał w tygodniu i tak dalej i wcale nic jeszcze nie jest pewne. No więc te kilkanaście dni to ja bym był ostrożny, chyba że pan sobie tak palnął, że niby pan coś wie, a jak widać pan nie wie, ale można trafić, bo jak się okaże, że jednak wróci za kilkanaście dni, to pan powie, że miałem rację. Doktor Bińczyk wydał diagnozę. Z transferami może być jednak problem, gdyż kasa Widzewa może nie jest pusta, ale nie wiadomo, jakie będą przychody w najbliższym sezonie. Dlatego lista przygotowana przez Rafała Pawlaka, byłego doradcę zarządu do spraw transferów, przestała być aktualna. No koncepcja się zmieniła. Przestajemy ściągać takie nazwiska jak Broś, Pich i tak dalej, zdarte płyty, które chcą kilkadziesiąt tysięcy. Zresztą jak słyszałem też o takim nazwisku, o tym chyba już nikt, tym razem już na pewno nikt nie mówił, więc to będzie powiedzmy news Radia Widzew, po raz pierwszy publicznie padnie to nazwisko. Otóż Widzew był praktycznie dogadany z Dawidem Kortem, zawodnikiem o tym nazwisku. Bardzo chciał go trener Kaczmarek, transfer pilotował Rafał Pawlak i dowiedziałem się, że na dzień dobry pierwsza oferta finansowa dla Dawida Korta 24 tysiące złotych. I tam już po stronie Korta nikt nie negocjował. Tam było od razu, okej, dobra, akceptujemy. To było pewnie na zasadzie, może oni zwariowali. Ja tutaj chciałem zacząć od 20, może by się gdzieś do 15 udało, 13 gdzieś wynegocjować, a oni sami z siebie dają na start 24. No to jeżeli tak prowadzimy rozmowy, to nie dziwota, że potem musimy się oglądać na to, jak z kasą wyglądają sprawy. Więc Korta nie będzie. Nie pasuje do koncepcji obecnego szkoleniowca, no i oczywiście kontrakt, który mu zaoferowano, jest po prostu skandalem, więc jeśli tak Rafał Pawlak szastał kasą, no to nie dziwota, że jest jak jest. Będzie powrót do Widzewa, pyta Jarosław Bińczyk, wspominając tutaj nazwisko Mateusza Michalskiego. I tutaj owszem, możemy potwierdzić, ja z mojej wiedzy też mam takie informacje, że rzeczywiście Mateusz Michalski chciałby wrócić do Widzewa, Widzewie się zastanawiają nad tym ruchem, czy nie byłby dobry, czy może niezbyt dobry. Wiem, że nie ma żadnej oferty oficjalnej dla Michalskiego, tyle można powiedzieć. To nie jest tak, że sprawa się toczy, że są negocjowane warunki. Na razie jest mniej więcej, powiedziałbym, sondowanie tego, na jakich warunkach Mateusz chciałby tutaj wrócić, czy na pewno chciałby wrócić, a potem będzie jeszcze się zastanawianie wewnątrz sztabu szkoleniowego, czy to jest dobry pomysł, zwertowanie rynku pod kątem innych nazwisk i wtedy ewentualnie ta oferta dla Mateusza Michalskiego, więc nie można tego wykluczyć, o tak bym powiedział. Nie można wykluczyć, że Mateusz faktycznie mógłby do Widzewa wrócić, ale nic tutaj absolutnie nie jest przesądzone, nie są to na pewno jakieś zaawansowane rozmowy jeszcze i tak dalej, więc lodu na głowę. Chociaż jak patrzę na to, co wyprawiał Oyama w tej rundzie, a co robił Michalski, gdy był w Widzewie, no to wniosek nasuwa się jasny. Zresztą w ogóle tak sobie palnąłem w meczu wyjazdowym ze Stalą Rzeszów, gdzie bardzo krytykowałem Oyamę, komentując mecz dla Radia Widzew, że tęsknię za Mateuszem Michalskim, który był jednym z liderów Radomiaka walczącego o Ekstraklasę. Przecież Radomiak nie awansował do Ekstraklasy, bowiem przegrał finał z Wartą Poznań, w którym notabene w finale Mateusz Michalski także wystąpił, więc mało by brakowało, a Michalski byłby w Ekstraklasie i wtedy już temat powrotu do Widzewa, do pierwszej ligi, pewnie nie byłby tak aktualny jak teraz. No zobaczymy, czy ten temat się w ogóle rozwinie, czy on się zwinie, nie ma tutaj niczego pewnego. Pisze jeszcze Jarosław Bińczyk, z tego od samego klubu miałby przenieść się do Łodzi 20-letni Kongijczyk Merwil Fundambu. To jest piłkarz, którego gdzieś tam wyhaczył Krzysztof Stanowski, dziennikarz dość znany, też mający klub taki w Warszawie swój i tam tego Fundambu wypatrzyli. Mam telefon. Halo, dzień dobry, Radio Widzew się kłania, z kim mam przyjemność? Dzień dobry, Artur z Wrocławia się kłania. Witaj Arturze, z czym przychodzisz, z czym dzwonisz? Ja tak słucham sobie wesoło audycji dzisiaj z rana, sprawiliście mi w dobry nastrój, pomyślałem sobie, że może przekręcę znowu. Rozumiem, że słuchałeś Dzień dobry Widzewie również. Tak jest, mhm. Tak jest.
Pomyślałem sobie, że tak naprawdę, znaczy bardzo bym chciał, żeby Mati do nas wrócił, nawiązując do tego tematu, bo oglądając tak naprawdę widzę od początku reaktywacji, to na tego chłopaka się miło patrzyło. W porównaniu ze skrzydłowymi, których mamy, to uważam, że nawet nie ma co porównywać. Jeszcze jeden aspekt tak naprawdę. Wiemy, że Mateusz nie spali się w Widzewie. Zna nasze podwórko, dobrze się tu adaptował. To, że odszedł, to odszedł. To tak naprawdę moglibyśmy się zastanowić, dlaczego odszedł. Tak? Ten temat był poruszany wielokrotnie, jak ktoś próbował go zatrzymać w klubie, a to było jedno z tak naprawdę wyróżniających się postaci, więc jakby trzymam kciuki za ten transfer. Mam nadzieję, że się powiedzie, tak? Natomiast jeszcze a propos porannej audycji, to wydaje mi się, że Grzesio Piechna grał w Widzewie. Tak, grał. Występował, bo tak bardziej. Tak. Bo nie spełnił nadziei pokładanej w nim. Sylwester Cacy go chciał ściągać po tym, jak na bramek. On chyba wtedy wracał z zagranicy po takich nieudanych wojażach zagranicznych. Piechna gdzieś tam wylądował na chwilę za granicą, już nie pamiętam w jakim klubie, i wrócił i tam wtedy do Widzewa, ale podobnie było z Radosławem Matusiakiem, też taki znane nazwisko, był reprezentant Polski, gracz Palermo, Ehrenwen, przecież do Widzewa i no tak wyglądało to tak sobie, ale Grzegorz Piechna tak, jak najbardziej. Ale pamiętam, że w derbach bramkę strzelił. Matusiak, tak, to jest jedna z dwóch jego bramek chyba w ogóle zdobytych w Widzewie. Bardzo ważne. A propos tego zawodnika. Natomiast jeszcze, a propos jeszcze pani prezes chciałem poruszyć temat, bo tak mi się wydaje, że u nas w Widzewie to taka już tradycja, taki roller coaster, tak? Dzisiaj się wszyscy cieszymy, jutro się wszyscy smucimy, bo pamiętam jak pani prezes przychodziła, to dużo nadzieję rozbudziła tak naprawdę we wszystkich i mi osobiście bardzo trudno im ocenić, bo tak naprawdę to kibice nie wiedzą, co się dzieje za gabinetach. Możemy tylko tam jakieś przecieki obserwować, to czasami coś wypadnie albo palnie na konferencji. Natomiast nie jestem pewny, czy to jest też dobry moment na to, żeby odchodziło, bo tak, po pierwsze, tak jak mówicie, duża sprawa, a po drugie, no, to zaczęła budować i kurczę, znowu zaczniemy budować wszystko od nowa, znowu przyjdzie jakiś nowy człowiek, też nie wiadomo co i nie wiadomo, jak to się skończy. Nie wiem, mam tutaj taki... jakby mocno się nad tym zastanawiałem i tak naprawdę nie wiem, w którą stronę powinien podążyć Widzew, jeśli chodzi o stanowisko prezesa, co ty myślisz? Wiesz co, ja myślę, że tkwienie w czymś tylko po to, żeby tkwić, żeby powiedzieć, że jest to stabilizacja, nie jest dobrym pomysłem, natomiast zgadzam się z tobą, że my wszystkiego nie wiemy i kibice, szarzy kibice, tak brzydko mówiąc, i dziennikarze też nie wiedzą wszystkiego, no powiem tak, od tego mamy ludzi w stowarzyszeniu i teraz w Radzie Nadzorczej, która dostała większe uprawnienia i będzie mogła mocniej patrzeć na ręce zarządowi, żeby oni decydowali, jak stwierdzą, że coś nie idzie po myśli klubu, no to reagować, odwoływać albo pomóc wrócić na właściwą ścieżkę zarządowi. A jeśli będzie wszystko ok, no to pilnować, żeby było dalej ok. I już, no na razie jest tak, jak jest, pani prezes zostaje, a więc trzeba jej życzyć powodzenia, jedziemy na jednym wózku, trzymamy za nią kciuki, żeby było ok, żeby nie było powodów, żeby ją odwoływać, po prostu, żeby te wszystkie elementy, cele, bo też wiesz, trzeba sobie zadać jeszcze pytanie, jakie cele zostały stricte postawione przed panią prezes, no bo jak słyszałem z ust pana Pietrasika, szefa stowarzyszenia, prezesa, że no żeby klub był, żeby było fajnie, żeby była fajna atmosfera, żeby się ludzie nie kłócili i tak dalej, no i żeby awansować, no to trochę to mało konkretne, no wiem, to wypowiedź radiowa i tak dalej, nie może nieprzygotowana, więc można to przemilczeć, ale no wiesz, jeżeli zatrudniasz człowieka na stanowisko prezesa, to mówisz mu, oczekujemy, że zrobisz to i to. I potem spotykasz się po roku i patrzysz, to zostało zrobione, to zostało, a to nie. I wtedy podejmujesz decyzję, czy dajesz kolejną szansę, czy przyjmujesz wytłumaczenie, dlaczego te cele nie zostały zrealizowane, bo to wytłumaczenie może być bardzo, bardzo merytoryczne. I rzeczywiście, pani prezes, no miała pani prezes przygotować huczne obchody 110-lecia. No ale pani prezes powie, no ale jest koronawirus, nie możemy się gromadzić. No tak, rzeczywiście, no to ten... Z realizacji tego celu jesteśmy jak najbardziej z panią w stanie wytłumaczyć, tak, usprawiedliwić to. Więc to taki przykład, tylko pierwszy z brzegu. No zobaczymy. Na razie pani prezes jest, więc trzeba jej życzyć powodzenia, trzymać za nią kciuki. Trzymajmy wszystkie kciuki, nie? Niech zrealizuje cele na ten rok, na ciebie. Ja jeszcze mogę wrócić do naszej poprzedniej rozmowy, bo dzwoniłem do was w temacie pilne, pani wiem, czy pamiętasz. I rozmawialiśmy też o tym, że... No dużo było telefonów, więc nie gniewaj się, ale zapamiętać konkretnie to ciężko. Mówiłem o tym, że mam nadzieję, że właśnie w tym sezonie damy sobie czas na zbudowanie drużyny, nie będziemy już cisnąć na maksa i myślę, że to może pomóc drużynie najbardziej, no, przyjdzie nowy trener, nowe nadzieje.
Natomiast jak pozwolisz, jeszcze jeden temat rzucę tak na szybciutko a propos karnetów. Tu się cieszę, że klub poszedł tą drogą, że sprzedajemy wszystkie karnety jakby ze świadomością tego, że kibice będą mogli wejść na mniejszą ilość meczów. Ja powiem tylko o sobie, że jestem z Wrocławia, tak powiedziałem, na mecze Widzewa zaglądam dość rzadko na żywo. Myślę, że dwa razy w rundzie jestem. Karnet mam tak naprawdę od początku reaktywacji, bo traktuję jakby to jako obowiązek, tak? Jako jakiś symbol wspierania klubu. Więc to, że ja jestem rzadko, to ktoś może inny skorzysta, więc na pewno współczynnik będzie wyższy niż jedna druga tak naprawdę. Więc zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy wspierali klub. A jak podchodzisz, Artur, do tego, że klub będzie sprzedawał bilety w tej samej cenie, ale wejście będziesz miał zagwarantowane tylko na połowę spotkań? Czyli tak jakby ładnymi słowami zostało sprawione, że będzie podwyżka razy dwa, tak to można zażartować sobie. Nie, znaczy to tak jak ci mówiłem, że współczynnik pewnie będzie wyższy niż razy dwa, bo jest dużo kibiców przyjezdnych, którzy kupują te karnety, a nie chodzą tak naprawdę, bo mieszkają daleko, bo traktują ten zakup jako cegiełkę dla klubu i tak jest też w moim przypadku. No, staram się być, jak tylko mogę, niestety nie jest zbyt często. Dlatego myślę, że to będzie większa szansa. Natomiast ja się bardzo cieszę, że klub wyszedł z takiej inicjatywy. Dobrze to traktuję. Trudno. Jest jak jest, jest koronawirus. Wiemy, że wszyscy mamy ciężko. I ja wiem też, że niektórzy kibice z tego powodu mogą nie skorzystać z zakupu karnetów, bo też może im się pogorszała sytuacja finansowa. Natomiast uważam, że klub chyba wyszedł z tego obronną ręką. Cieszę się, że tak jest. No, potrzebujemy tych pieniędzy w pierwszej lidze. Obciążenie dla kibiców będzie takie same, to trudno. Obejrzymy połowę meczów. No, jest jak jest, no co? No. Klub jakby obniżył cenę o połowę, tak naprawdę połowa mniej pieniędzy wpłynie do budżetu. A to może wygenerować znowu jakieś kłopoty finansowe, no, których nikt z nas by chyba nie chciał. Jasne, że tak. No bardzo, bardzo, bardzo mi fajnie się tego słucha i widzę, że należy do tego grona, że okej, okay, że co z tego, że zapłacimy tyle samo, a produkt dostaniemy mniejszy, bo pieniądze trafią do klubu i będziemy mogli temu klubowi pomóc, więc brzmi to bardzo szlachetnie i można chyba powiedzieć, że warto brać przykład, o tak powiem ci. Wiesz, to może inaczej, ja ci powiem, jak ja to traktuję osobiście, tak? Ja traktuję zakup karnet na Widzew jak, nie wiem, jak abonament na Kanopus, tak? To jest dla mnie forma rozrywki. Nie zawsze włączysz ten telewizor, czasem się nie chce tego meczu nawet obejrzeć, bo nic ciekawego nie leci, ale płacę, no żeby mieć w razie czego, nie? No jasne, nie, znaczy ja traktuję jako formę rozrywki. Widzę, dostarcza mi rozrywki od mojego dziecka w sumie już. I tak naprawdę to no przecież dostarcza mi więcej rozrywki niż telewizja i radia razem wzięte tak naprawdę i no, taka jest prawda. No. Więc dlaczego mam nie traktować tego jakby w formie, nie wiem. Też się zastanawiałem, czy nie przyłączyć do klubu jeszcze 1910, żeby jakby mocniej zaangażować się w działalność klubu, no bo to jest fajna sprawa. I Zachęcamy, to... bo tam nie ma limitu kwotowego, tam możesz nawet złotówkę wpłacać miesięcznie, jeśli chcesz. No właśnie, także zawsze... zachęcamy wszystkich tak naprawdę, a ja się przyłączę, obiecuję. O, no to mamy fajną deklarację dzisiaj na antenie Radia Widzew. Trzymamy Artura za słowo, dołączy wkrótce do klubu 1910. 3 miesiące z rzędu i jesteś w klubie, tak? To chyba tak to działa. Nie, nie, rewelacja. 3 z rzędu kwoty wpłacisz. Tak, pozdrawiam wszystkich. Trzymajmy głowę do góry. Ja trzymam kciuki za transfer Mateusza. Przyda nam się taki chłopak. No naprawdę. Zobaczymy, jak się ta sprawa będzie rozwijać. Wierzę w ten transfer. Może odpowiem w ten sposób. No i trzymaj, no i idźmy tą drogą, tak? Ściągajmy tych młodych, ambitnych chłopaków. To jest dobry pomysł. Tak mi się wydaje, że to jest chyba, jak tym bardziej, że nie będzie dużego ciśnienia. A wydaje mi się, że tak naprawdę Widzew nie będzie stał na straconej pozycji, jeśli chodzi o awans do Ekstraklasy. No powiem jak patrzę na tą kadrę, którą mamy i być może trener ułoży to na swoją modłę i coś w tej drużynie się odblokuje i nie wiem, może 2-3 transfery spowodują, że wejdzie trochę ożywienia i ta jakość będzie trochę lepsza, to ja wcale nie jestem przesądzony, że będziemy skazani na walkę w środku. No myślę, że ten brak ciśnienia na awans takiego za wszelką cenę nam trochę pomoże, bo zluzuje głowy. No ale tak sobie też jak patrzę, jak Radomiak nie był jakimś dominatorem w tej naszej lidze, gdybym rzut karny Mąka wykorzystał w meczu z Radomiakiem ten sezon poprzedni. Różnie mógłby się jeszcze ułożyć, to oczywiście gdybanie. Ale ten Radomiak awansował wtedy do pierwszej ligi i teraz awansował do baraży i był bliski awansu do Ekstraklasy, więc wcale ta liga jakaś taka bardzo straszna nie jest. Oczywiście spadły mocne marki jak ŁKS, jak Arka, jak Korona Kielce, więc będzie ciężko, no ale zobaczymy. Ja tak myślisz, że ja nie wiem, czy ŁKS zastawowego to będzie taki nie wiadomo jaki rywal. Wcale tak nie uważam. Dobra. No tak, zapomniałem, że trener zostaje. No dzięki właśnie, za telefon. To już nie może być. Pozdrawiam wszystkich. Trzymaj się. Cześć, do usłyszenia. Zapomniałem, że trener stawowy został w ŁKS-ie. Faktycznie chciałbym, żeby był jak najdłużej w ŁKS-ie, bo
No bo to jest nieuliczalny przypadek, mam wrażenie. Pamiętam taką wypowiedź, słyszałem ją na własne uszy, jedna z konferencji prasowych. Kurczę, gdzie to było? Chyba w... Kojarzy mi się, że to chyba Ostruda i mecz ze Stomilem Olsztyn wyjazdowy, albo gdzieś wyjazd jakiś. Nie pamiętam już gdzie. No i właśnie trener stawowy wtedy wypowiedział takie słowa, że cała Polska, wszyscy dookoła mówią mi, że to się nie uda, że nie można grać w taki sposób, jaki ja chcę grać. Bo wiecie, tiki-taka, czy tylko po ziemi, zakaz wykopywania piłki przez bramkarzy, wyprowadzamy piłkę po ziemi na krótkie podania. Taka Barcelona Guardioli miała być tworzona w klubie Widzew Łódź i Wojciech Stawowy powiedział, że im dłużej każdy mi mówi, że to się nie uda, tym ja tym bardziej będę się tej filozofii trzymał. To jest na zasadzie takie, że tak długo będę wkładał rękę w ognisko, aż nie wiem, aż mi ta ręka już tak się zwęgli, że już nie będę tego bólu odczuwał. Takie mam wrażenie, że jak się parzy i sparzy i sparzy i sparzy za każdym włożeniem tej ręki w to ognisko Wojciech Stawowy, to nie wyciąga wniosku i nie stwierdzi, że może by te ręki jednak nie wkładać, bo się poparzy, może by jednak sobie to darować. To nie, to on tym bardziej będzie to robił. I robił to w Widzewie i spadł z ligi pierwszej, sportowo spadł z ligi dzięki takiej taktyce, a teraz nie chcę powiedzieć spuścił ŁKS z Ekstraklasy dzięki tej taktyce, bo on zastawał drużynę już praktycznie będącą jedną nogą w pierwszej lidze, ale oby tak dalej, tak bym powiedział. Oby im dłużej Wojciech Stawowy będzie nie będzie wyciągał wniosków ze swojego podejścia do futbolu w kraju takim jak Polska, gdzie mamy wyszkolonych piłkarzy technicznych, jakich mamy, to im dłużej będzie w ŁKS-ie, tym lepiej dla Widzewa. Dobra, co tu jeszcze, bo przerwał nam telefon Artura, co jeszcze w tym artykule Jarosława Bińczyka, oprócz tego Kongijczyka Fandambu, który to został gdzieś tam przywieziony z Kongo, wraz chyba w towarzystwie jeszcze jakiegoś innego piłkarza, oni grali w tym KTS Weszło, potem udało się ich wcisnąć do Radomiaka, Radomiak ich teraz chyba wypluł, tutaj niby do Widzewa. Wiem, że rozmowy jakieś były, prowadził je jeszcze Rafał Pawlak, prawdopodobnie tematu już nie ma, tak wam mogę powiedzieć. Raczej na pewno, ale głowy nie dam. No i rywalizację w defensywie miałby zwiększyć Jakub Bartosz, 23-letni zawodnik, który ze Stalą Mielec awansował do Ekstraklasy. Też mi się obiło uszy, że takiego tematu nie ma, więc raczej ta stara lista. Więc z tych nazwisk, które podaje Jarosław Bińczyk, to tak naprawdę, jeśli drodzy kibice chcieliby znać weryfikację, zastanawiam się, czy ten Bińczyk napisał prawdę, czy nie, to wam powiem, że jedynie to nazwisko Mateusza Michalskiego może do Widzewa trafić, tak? Ale też to nie jest wcale jakieś takie super, super blisko, tak bym to określił. Chociaż może, wiecie, no to tutaj sobie postawili Widzewie za cel, że w tym tygodniu już transfery mają być, już ma kadra być uzupełniana, więc sprawy mogą bardzo szybko przyspieszać. Może się teoretycznie okazać, że już wieczorem Mateusz Michalski podpisze kontrakt z Widzewem, a może się okazać, że jest zupełnie inny piłkarz na pozycję skrzydłowego, więc to, że ja mówię spokojnie, tranquilo, to mówię na ten moment. Natomiast jest tak duże tempo, bo mało czasu do nowego sezonu, więc te nazwiska będą się pojawiały często. No najbliższe 2 tygodnie, myślę 3 tygodnie dla dziennikarzy RAI będzie można pisać dużo rzeczy, bo nawet jak napiszemy, że przechodzi, mówię, Messi do Widzewa, to tak będzie się forum grzało. Ludzie będą wchodzić, klikać, a to dla dziennikarzy dobra sprawa. Mieliśmy artykuł taki nie do końca rzetelny, albo trochę może powiedziemy przestarzały, więc dalej Jarosław Bińczyk nie ma zbyt dobrze nastrojonego radaru, ale pora na Dziennik Łódzki, teraz i bardziej wesoło będzie. Otóż Dariusz Kuczmera, nasz niezastąpiony inspirator, pisze, że Widzew ma grać jak Chorwaci. Nie wiem, Modric, Mandzukic, którzy Chorwaci, czy jak reprezentacja Chorwacji może, to tak sobie teraz trochę szydzę, to mnie rozłożyło. Mama trenera większym kibicem niż tata. No to rzeczywiście. Dziennik Łódzki Express Ilustrowany, czyli te dwie siostrzane, że tak powiem, instytucje należące do tego samego właściciela i praktycznie jak patrzeć po układzie różnych elementów na stronie, to praktycznie kropka w kropkę, tylko się szyld lekko zmienia, no to najpierw Ekspres pisał, że najważniejszą rzecz, jaką jako Ekspres wyciągnął z konferencji prasowej, gdzie jest nowy trener przedstawiany, nie to, jaki ma pomysł na grę, nie to, w jaki sposób będzie kadra budowana, tylko najważniejsze było to, że jest nowy trener, który mówi po polsku. No facet 20 lat mieszka w Polsce, dla Ekspresu było zaskoczeniem, że mówi po polsku. Teraz mamy artykuł na Dzienniku Łódzkim, którego najważniejsze jest to, że mama trenera Dobiego jest większym kibicem niż tata trenera Dobiego. To rzeczywiście nas po prostu interesuje. Zaraz przeczytam, może pojechał do Albanii, do Tirany albo gdzieś tam w okolice Dariusz Kuczmera i zrobił artykuł prosto z domu, bo jeżeli by tak zrobił, to jeszcze bym wybaczył. Pojechał do Albanii, spotkał się z rodzicami, nagrał reportaż na ten temat, zrobił, spotkał się z pierwszym trenerem piłkarza Dobiego,
z, nie wiem, wychowawcą z klasy i tak dalej, a tymczasem dowiadujemy się, że nie, że po prostu jest to wyciągnięte z jakiegoś wywiadu, wywiadu z oficjalną witryną, gdzie jest napisane, że bardzo pokazuje przykład Chorwatów, trener Dobi. No i na pytanie, czy mama jest pana największym kibicem ze strony oficjalnej witryny, zdecydowanie tak, dużo bardziej niż tata. No i więc wyciągnął z tego wywiadu Dariusz Kuczmera najmniej istotne rzeczy tak naprawdę. Nie dowiadujemy się o tym, jak Widzew ma grać, kim Widzew ma grać, w jaki sposób. Dowiadujemy się po prostu, że ma grać jak Chorwacja. Wiecie, jak Chorwaci, już wiecie, no to o co wam jeszcze chodzi? Jak Chorwaci mamy grać? Z tego co pamiętam, reprezentacja Chorwacji to chyba na mundialu w Rosji, gdzie zajęła drugie miejsce, grała 4-5-1, więc nie do końca tak to będzie, ale to taki żart bardziej. Natomiast to, że mama jest większym kibicem niż tata, brawo panie Darku, oby tak dalej. Na teraz na poważnie, portal Widzew to my również przytacza słowa trenera Dobiego z tego wywiadu opublikowanego na łamach oficjalnej witryny i tu się dowiadujemy, że cel został zrealizowany, mamy awans, cel oczywiście zrealizował poprzednik. Podjęto pewne decyzje, układając te klocki i wykonano postawione zadanie. Teraz nie należy usuwać ich wszystkich i układać od początku, ale dokonać pewnych zmian. Nie patrzymy wstecz, styl może nie był piękny, ale czy kibice woleliby mieć świetny styl, a nie zrealizować ostatecznego celu? Człowiek, nie tylko piłkarz, powinien mieć cel w życiu, bo bez celu nie ma po co żyć. Tak stwierdził a propos tego, że Widzew awansował do pierwszej ligi, choć w takich okolicznościach, jakie widzieliśmy. Co jeszcze? No tutaj trener Dobi ma, jak pisze w portal WTM, ma nadzieję, że wszyscy w klubie będą podążać w tę samą stronę. I mamy cytat. Wszyscy musimy zmierzać w jednym kierunku. Zarząd, piłkarze, trenerzy i kibice chcą dobra klubu. Musimy działać jak rodzina. Czasami bracia się kłócą lub ojciec krzyczy na dziecko, jednak dalej są rodziną. No to można powiedzieć, że kibice pokrzyczeli jak ten ojciec na dzieci. Nawet Lanie dostał pasa zdjął ojciec, bo owszem, dziecko zdało do następnej klasy, ale ledwo, średnia 2,40. No więc zdało, ale nie w ten sposób. Ledwo się prześliznąłeś, to jeszcze na dwóch poprawkach pasa trzeba wziąć, bo to już któryś raz i trzeba tak tych parę takich pasów dać przez tyłek. Tak to można powiedzieć, że kibice, ale trener Dobi od razu prosi, żeby teraz już troska powinna też czasami, takie ciepło ojcowskie też powinno być w tym wszystkim, więc kibice powinni już wybaczyć, zapomnieć co było w poprzednim sezonie, dać im kolejną szansę, bo inaczej się po prostu zakręcimy. Czasami tak trzeba zrobić. Musimy wytworzyć taką atmosferę, mówi trener Dobi, gdy rozmawiam z drugim człowiekiem, staram się postawić się na jego miejscu, by lepiej go zrozumieć, tylko tak można tworzyć dobrą atmosferę. Nie szukajmy dziury w całym, bądźmy optymistami, mówi trener. No to dużo będzie zależało od pana pracy, trenerzy, czy ten optymizm się na trybunach wyzwoli. Jeszcze dwa akapity. Na boisku nie ma młodych, wszyscy gramy na tej samej murawie. Nie ma młodych, wszyscy gramy na tej samej murawie. Trzeba wykorzystywać swoje atuty, takie jak na przykład szybkość. Nie ma określonej granicy wieku, która powoduje, że dany zawodnik jest młody lub stary. Piłkarze szukają alibi, ale wiek nie może być zasłoną. Trzeba wyjść na boisko i pokazać swoje umiejętności. Zgadzam się z tymi słowami, ja bym je nawet podciągnął pod tezę, że przepis gry młodzieżowcem jest debilny. Tak uważam, tak jest moje zdanie. Już mówiłem wielokrotnie dlaczego, nie ma czasu teraz na to, żeby to powtarzać. I jeszcze jeden długi akapit. Chciałbym bardzo, by ten klub ze mną lub beze mnie, ale jednak lepiej ze mną, wrócił na swoje miejsce. Zasługuje, by grać w Ekstraklasie, w europejskich pucharach. Na pewno potrzeba czasu, żeby zebrać owoce naszej pracy. Musimy być cierpliwi, bo budowanie zespołu to proces. Nie mamy czasu, by robić rewolucję. Trener potrzebuje około 3 lat, by zbudować coś według swojej koncepcji. Na początku dobrze by było, chociaż 3 miesiące, żeby móc w ogóle wprowadzić swoją wizję gry. Tymczasem my za 3 miesiące będziemy już w trakcie sezonu. No nawet w połowie rundy będziemy w, panie trenerze. Więc to też tym bardziej dodaje prawdy pana słowom. Dlatego pewne nawyki musimy wprowadzić u zawodników jak najszybciej. Mamy dobrych piłkarzy, którzy mają za sobą swoje małe historie. Teraz trzeba otworzyć ich duszę i dać im trochę wolności. Traktuję ich jak tygrysy, które muszą wyjść ze swojego rodzaju klatki i odzyskać swoje instynkty. No lubię takie porównania trener Dobi. One są trafne, to są tylko oczywiście słowa, więc wszystko się będzie wyjaśniało na boisku, ale te słowa są ważne. Te słowa są ważne, one powinny trafiać. Klub, taki jak widzę, zasługuje na grę w Ekstraklasie, w europejskich pucharach, ale na razie jesteśmy w procesie budowy, ten proces trwa, najlepiej, żeby trener dostał 3 lata. No 3 lata temu naszym trenerem był, żebym nie pomylił, myślę, że o tej porze Przemysław Cechesz, nie? Zaczynał sezon, więc
od tego czasu. No łącznie 10 trenerów mieliśmy w ciągu 5 lat. No to pokazuje jasno, że u nas nie ma tego czasu, więc może coś pod tym kątem się zmieni. Chciałbym bardzo, żeby trener Dołbi był tym, który... Znaczy chciałbym, żeby każdy następny był gwarantem stabilizacji. Skoro tym następnym jest Dołbi, po trenerze Kaczmarku na niego postawiono, no to chciałbym, żeby to on był tym, który wniesie stabilizację, który wreszcie przepracuje. Nie, będziemy się cieszyć i odtrambiać wielkie wydarzenie, że przepracował cały sezon od pierwszej do ostatniej kolejki jak Kaczmarek, bo był pierwszym po reaktywacji, który tego dokonał, tylko że będziemy po prostu latami mieli jednego trenera i on będzie tę drużynę układał klocek po klocku, tę układankę tworzył tak, jak ona powinna docelowo wyglądać. To tyle, jeśli chodzi o trenera Dołbiego, a teraz mamy trenera Broniszewskiego, który wraca do Widzewa po dwuletniej przerwie, kiedy był asystentem trenera Smudy, teraz będzie asystentem Enkelejda Dołbiego. I przyznaje Marcin Broniszewski. Tak, rozmawialiśmy kilkukrotnie, jeszcze w czwartek i w piątek. Na razie to wystarczyło, bo w poniedziałek zaczynamy zajęcia i zabieramy się do pracy. No ja myślę, że już wcześniej były te rozmowy. Pan Broniszewski się pojawił już na meczu w sobotę ze Zniczem Pruszków, zanim jeszcze było wiadomo, że Enkelej Dołbi będzie trenerem, więc myślę, że było blisko już wtedy pozyskania tego człowieka do sztabu. Będę pełnić funkcję asystenta trenera, a oprócz tego będę starał się wspierać młodych, utalentowanych zawodników wchodzących do pierwszego zespołu. Sprawia mi przyjemność, gdy mogę mieć wpływ na ich rozwój, talent i przyszłość. Więcej będę mógł powiedzieć pewnie po pierwszych treningach z drużyną. To tyle, jeśli chodzi o zadania, jakie będzie mieć trener Broniszewski. No i jak sam mówi, rewelacyjne, że mogę wrócić do tego miejsca, gdzie udało mi się utworzyć pozytywne relacje z ludźmi związanymi z klubem. To miłe widzieć uśmiechnięte twarze osób poddanych Widzewowi. Usłyszałem bardzo wiele motywujących słów, co tylko napędza mnie do tego, aby wykonać swoją pracę jak najlepiej, tak jak oczekują tego ludzie kochający ten klub. No takie trochę mowa trawa, powiedziałbym, takie okrągłe zdania, które ludzie chcą słyszeć. No ale co innego ma powiedzieć trener Broniszewski? No nie ma nie gadać, on ma udzielił wywiadu takiego na wejście i dobrze. A teraz do roboty. No i cóż, no i jeszcze pytanie o sztab szkoleniowy. Takie pytanie tendencyjne, jak to się mówi, nasuwające odpowiedź, bo nawet nie pytanie, tylko stwierdzenie osoby przeprowadzającej wywiad. Nie pozostaje nic innego, jak zabrać się do pracy. No i co ma powiedzieć Marcin Broniszewski? Nie, to wyrąbane mam, ja tam sobie poleżę na kanapie, niech sobie robi tam Włodarek z Dołbim, a ja będę tylko odcinał kupony. No co miał powiedzieć po takim stwierdzeniu przeprowadzającego wywiad? No więc odpowiada Marcin Broniszewski. Tak, dokładnie, wszyscy mają świadomość tego, że pandemia ma bardzo duży wpływ na formę przygotowań do sezonu, jednak dotyczy to wszystkich klubów i trenerzy będą, każdej drużyny będą musieli zmierzyć się z tymi problemami. Jestem przekonany, że Widzew będzie dobrze przygotowany na start sezonu. No co innego miał powiedzieć trener Broniszewski? Taka, no mówię, takie lelum po lelum, no ale to nie wina trenera. To też w sumie nie wina przeprowadzającego wywiad. No tutaj po prostu no, taka konwencja. No, taki kurtuazyjny wywiad nie można się raczej było więcej spodziewać. Kolejny artykuł, zostały nam dwa tylko do omówienia, więc w czasie się zmieścimy. Stranieri, widzewscy Stranieri pogratulowali klubowi awansu do pierwszej ligi, pisze portal Widzew to my. I uwaga, Bruno Pinheiro i Hugo Czukwu Ukach grali w Widzewie Łódź kilka lat temu, ale wciąż regularnie śledzą losy czterokrotnego mistrza Polski. Obaj w ostatnich dniach pogratulowali swojemu byłemu klubowi awansu do pierwszej ligi. Bardzo miło to słyszeć, bo to kurtuazja też, ale mógłby taki Bruno Pinheiro, który tutaj grał kiedy? 10 lat temu? Mniej więcej 8 może, mógł powiedzieć, że co mnie jakiś tam Widzew obchodzi, 8 klubów do tego czasu zmieniłem. Co, każdy mam tak pamiętać, a jednak ten Bruno Pinheiro widzę w sercu ma. No zresztą wiecie, jak się robi, jak kibice robią oprawę z twoim wizerunkiem, co prawda nie, żeby uczcić jakoś Bruno Pinheiro, tylko przypomnieć wydarzenie, gdy on tam kopnął Marcina Mieciela w derbach, no to też można się mile poczuć. Just one more step, napisał Bruno Pinheiro, to a propos powrotu do Ekstraklasy. Nawet jest tłumaczenie, kolejny krok, jaki podjęliśmy, aby przywrócić klub do miejsca, którego nigdy nie powinien był opuszczać, czyli Ekstraklasa. Gratulacje dla całej drużyny i fanów, napisał pewnie z użyciem translatora na swoim Instagramie Bruno Pinheiro. Bardzo dziękujemy za to. No i na Instagramie również Hugo Uka. Aha, oczywiście Bruno Pinheiro wstawił swoje zdjęcie do tego wpisu, posta na Instagramie w koszulce Widzewa z numerem 3, rękawiczki, bo musiało być zimno. Długie rękawy, golf, więc pewnie jakiś grudzień. A tu już cieplejsza pora. Hugo Ukach również pod zegarem na starym stadionie. Dziękuję kibicom za doping. Pisze po prostu congratulations for the promotion.
RTS Widzew Łódź. One more step to Ekstraklasa official where you belong, czyli dla jakby ktoś angielskiego nie znał, to gratulacje za awans dla Widzewa. Jeden, tylko jeden krok do Ekstraklasy, gdzie jest miejsce tego klubu, o tak to można powiedzieć. Komentarze internetów się posypały, polubienia są, także dziękujemy Ukochowi i Bruno Pinheiro za to, że pogratulowali, że pamiętają o klubie, co notabene, co ciekawe, obaj znaleźli się w jedenastce dekady, najlepszej drużynie dekady ostatniej Widzewa, więc być może to takie oddanie kibicom za to, że ci wybrali właśnie tych piłkarzy, bo i Bruno Pinheiro i Hugo Łukasz są w tej jedenastce. Uwaga, dziś będzie można głosować na pierwszego napastnika, bo jeszcze napastnicy do wybrania zostali, plus ten rezerwowy, a później jeszcze wybierzemy trenera, a więc będzie się działo. Będziecie mogli na portalu widzewtomy.net za moment, bo jeszcze widzę, tej sondy nie ma, ale może już jest, odświeżę stronę. Będziecie mogli głosować. Nie ma jeszcze? Nie ma. Więc za lada chwila się pojawi sonda i będziecie mogli wybierać między czwórką napastników, którzy powinni dołączyć, zająć to, jeden z nich zajmie to pierwsze miejsce przeznaczone dla jednego z dwóch napastników, później będzie miejsce drugie, ale to dopiero za dwa tygodnie, a w najbliższą niedzielę ze zwycięzcą wywiad, który przeprowadzi oczywiście Łukasz Sosenkiewicz. No i na koniec jeszcze artykuł znów Dariusz Kuczmera, Dziennik Łódzki. Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, powinno być, ale już tam zakończył ten cytat, czy to powiedzenie redaktor Kuczmera. Jak Widzew ma zamrozić premię za awans, pyta. No i czytamy. Piłka nożna, gorące lato w Widzewie trwa, podejmowane są ważne decyzje sportowe i organizacyjne. Ważne zadanie postawione zostało przed zarządem klubu. Na ostatnim walnym posiedzeniu Rada Nadzorcza zobligowała zarząd, by ten wycofał się z premii za awans piłkarzy do pierwszej ligi. Mają zostać natomiast opracowane zasady premiowania zespołu w przypadku awansu do ekstraklasy. Trzeba przyznać, że równie dobrze Rada Nadzorcza mogłaby kazać mojej osobie, aby schudła minimum 10 kg, pisze Dariusz Kuczmera. No, fajnie. Albo na przykład powiedziała, że niech pan zacznie mądrze pisać. A to i chyba byłoby łatwiejsze. Czy naprawdę uda się namówić piłkarzy, by zrezygnowali z premii? Było zapisane, że mają awansować. O stylu pewnie nie było mowy. Awans jest, kasa misio kasa. No panie Darku, znów pan nie jest w temacie, znów pan komuś tam, ktoś do pana zadzwonił, jakiś Grzesiu Waranecki albo ktoś inny przychylny, albo Krzysiu Kamiński, i panu tam bzdurne opowiada, bo pan to bzdurnie usłyszał. Otóż chodzi o to, że zarząd podjął uchwałę, w której w tej uchwale zostały zapisane premie piłkarzom za wywalczenie awansu. No i okazuje się, jak mówił o tym Piotr Pietrasik, tę uchwałę można zmienić. To nie jest uchwała, to nie są zapisane premie w kontraktach, które muszą być wypłacone, tylko to są premie uznaniowe, ponieważ zarząd sobie wymyślił, że takie premie da. A teraz zarząd sobie wymyśli, rozmyśli i się powie, że jednak nie da. I jest to zgodne z prawem, więc czy to jest naprawdę trudniejsze niż schudnięcie przez pana 10 kg? Tego nie wiem, nie znam pana determinacji, nie znam pana silnej woli i pana wagi, więc nie wiem, ale to jest proste. To po prostu zarząd zmienia uchwałę, druga uchwała anuluje tą pierwszą. Dziękuję, do widzenia. Jak się komuś nie podoba, że miał obiecaną premię, a jej nie dostał, tam są drzwi, zapraszamy. Jeśli rzeczywiście piłkarze zrezygnują z pieniędzy, będzie to jeszcze większy sukces niż awans wywalczony na boisko. Nie muszą z niczego rezygnować, po prostu nie zostanie im to dane i koniec, kropka, nie mają nic do gadania. No i cóż, tam jeszcze przypomina Dariusz Kuczmera, że w poniedziałek Widzewie piłkarze się spotykają i zaczynają przygotowania. To już za moment, już za chwilkę zobaczymy, może strona, może klubowa telewizja pokaże nam na żywo te zajęcia, może nie wiemy tego, zobaczymy, jak to się będzie wszystko układało. Czekamy na wieści, jutro na pewno będziemy o tym mówić w trybunie prasowej. Na razie wam już dziękuję, zapraszam na pozostałe nasze programy. W ramówce za chwilę powtórka właśnie drużyny dekady, przedstawienie czwórki napastników, a później powtórka rozmów totalnie swobodnych. Wczoraj rozmawialiśmy z Hubertem Wołąkiewiczem, powtórka trybuny prasowej, nowy cykl audycji, podsumowanie sezonu, część pierwsza, bramkarze, będziemy podsumowywać występy bramkarzy w minionym sezonie, archiwum Przemysław Olszowy i kolejna nowy cykl o 21:00, prześwietlenie Arka Gdynia. Będziemy rozmawiać z trenerem Mamrotem, z ludźmi tworzącymi podcasty o Arce i będziemy zapowiadać wam, czego się można spodziewać po Arce Gdynia w przyszłym sezonie pierwszej ligi. Tyle z mojej strony i kolejna trybuna prasowa. Boże, co tam się dzieje za oknem. Kolejna trybuna prasowa jutro o godzinie 10:00 punktualnie. To by było już na tyle. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Kłaniam się nisko i życzę wam udanego dnia. Do usłyszenia. Cześć. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy.
Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.